Teraz będzie jeszcze adoracja prowadzona po koronce do Bożego Miłosierdzia przez naszą wspólnotę, przez osoby, które przygotowały tą adorację o sercu Pana Jezusa, bo jest miesiąc szczególnie poświęcony sercu Zbawiciela. Więc kto może, jeszcze ma czas, to zachęcam, żeby również teraz trwać na modlitwie wspólnej, śpiewając, modląc się, słuchając. Święty, pouczaj mnie, Duchu Święty.
Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Witamy Ciebie, ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Wierzymy w Ciebie żywą wiarą i bardzo Ciebie kochamy. Jezu, żywy i prawdziwy, i tu dla nas obecny, nasz Pan i Król, nasza miłość. Przychodzimy do Ciebie, jakże cichego i pokornego. Jezu, ucz nas też być takimi. Mów do nas, bo pragniemy Ciebie dzisiaj słuchać. Daj nam usłyszeć Ciebie, usłyszeć Twój głos. Daj dotknąć Twego serca, przebitego z miłości dla nas. Pragniemy dzisiaj, Jezu, oddać Tobie całych siebie, takimi jak teraz jesteśmy, takimi słabymi, grzesznymi, poranionymi. Ale oddajemy Ci, Jezu, to pragnienie. Uczyń nasze serca według serca Twego. Przemień nas według swojej woli i według swego zamysłu. Wielbimy Ciebie i kochamy, o Jezu. Jesteśmy spragnieni Twojej miłości. Jesteśmy poranieni, ale Ty jesteś naszym lekarzem. Ulecz nasze serca, ulecz nasze dusze i nasze ciała.
Jeśli się kogoś kocha, jeśli się kogoś kocha, pragnie się z nim przebywać i daje nam to radość. Daje nam radość przebywanie z tą osobą. Daje nam radość patrzenie na nią. Jezus też pragnie naszej obecności, pragnie naszej miłości, ciepłych słów, naszych uczuć, rozmowy serca do serca. Jezusowi daje radość i pociesza Jego serce. Nasza tutaj obecność. Wtedy, gdy wyznajemy Mu miłość, to raduje i pociesza Jego serce. Mówmy Mu często, że Go kochamy. Jezus, nasz Bóg i Pan, mówi do naszego serca: kocham Ciebie. Mówi do nas poprzez Słowo Boże. On wyznaje nam swoją miłość. Ukochałem Cię odwieczną miłością. Dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Radością jest mieszkać pośród Ciebie. Jezus żyje w naszych sercach. Żyje i tutaj, w świątyni. Żyje pośród nas, w naszych rodzinach. W naszych sercach jest Jego mieszkanie. Tam jest Jego Królestwo. Miejmy tą świadomość i rozmawiajmy z Nim. Dzielmy się naszymi troskami, pragnieniami. Zapraszajmy Go tam nieustannie. Niech króluje w nas Boże Królestwo.
Mówi Jezus, mówi
miłością wieczną. Umiłowałem Cię, dlatego przyciągnąłem Cię, litując się. Mówi Pan, mówi Jezus. Jezus, Emanuel, Bóg z nami. On pragnie być blisko nas. Jego serce pragnie naszych serc. Jezus czeka u drzwi naszych serc i woła: otwórz mi. Zawsze, kiedy odchodzimy od Niego, kiedy Go zostawiamy, nie myślimy o Nim, On bardzo tęskni za nami. On tak bardzo zapragnął być blisko nas, że zostawił siebie pod postaciami chleba i wina, aby w nas mieszkać. Jezus tak bardzo nas miłuje, że nie chce nas opuścić. On zawsze jest z nami, choć czeka ukryty w Najświętszym Sakramencie. Czeka, aby nas przytulać, aby obsypać nas swymi łaskami. O słodki Jezu, Zbawicielu dobry, jedyna nasza ucieczko i nasza pociecho, pragniemy, abyś w nas mieszkał. O serce Jezusa, uczyń serca nasze według serca Twego. Jezus mówi: jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie lękajmy się więc, zaufajmy. Przytulmy się do Jego boskiego serca. I czerpmy Jego miłość. Schowajmy się w sercu Jezusa. Teraz i na wieki.
Boskie serce ukryte w Eucharystii,
płonie ogniem miłości do każdego z nas. Jego serce tęskni, abyśmy odwzajemnili Jego miłość. Eucharystia, chleb aniołów, chleb życia, lekarstwo najlepsze. Bóg ukryty, Jezus, pragnie dziś nas obdarować, obdarować sobą. I czeka, aż zatęsknimy, aż swoje myśli skierujemy ku Niemu. On ściga nas po drogach naszego życia i czeka na nasze westchnienie, na miłość, na pragnienie, na skierowanie swoich oczu i uczuć ku Niemu. Pragnie teraz obdarować nas. I my zapragnijmy tego. Zapragnijmy Jego obecności. Panie Jezu, napełnij nas radością i pragnieniem bycia nieustannie w Twojej obecności. Czynienia wszystkiego z Tobą. Daj nam nowe życie, Panie. Uwalniaj nas od naszych błędów, upadków, słabości. I niech wszelki lęk z naszego życia odejdzie. Przemień nas cudownie, Panie. Abyśmy stali się nowymi, całymi dla Ciebie. Pięknymi i czystymi dla Ciebie, Jezu. Uwalniaj nas od przywiązania do siebie, od przywiązania do rzeczy tego świata. Niech Twoja miłość wypełni nasze serca i nasze myśli. Całych nas, Panie, niech nasze dusze i ciała będą przepełnione Twoją miłością. Oddajemy nasze serca Tobie, Jezu. Czyń z nimi, co się Tobie podoba. Oddajemy Ci też tych wszystkich, którzy są daleko od Ciebie, którzy Ciebie nie szukają, nie pragną. Niech i te serca zagubione przyciągnie Twoja miłość, aby cały świat ukochał Ciebie i dziękował za to serce, które tak bardzo ich ukochało.
dobrze wystąpił mój Panie, królu mego serca, królu światłości, moja miłości. Ze wszystkich ran moich, jak ze strumieni, płynie miłosierdzie dla dusz. Ale rana serca mojego jest źródłem niezgłębionego miłosierdzia. Z tego źródła tryskają wszelkie łaski dla dusz. Palą mnie
płomienie litości. Pragnę je przelać na dusze ludzkie. Drogi nasz Jezu, ufamy Twemu sercu, ufamy Twojej miłości i czujemy się tak bardzo przez Ciebie kochani. Dziękujemy Ci za Twoją miłość. Dziękujemy za ten czas z Tobą, przy Twoim sercu. Pragniemy wyśpiewać Tobie cześć i chwałę. Teraz, ale i wielbić Ciebie nieustannie swoim życiem, swoim postępowaniem, przykładem i czynami, abyśmy byli światłem dla innych i abyśmy innych prowadzili do Ciebie, prowadzili do Twego boskiego serca. Dziękujemy za wszelkie łaski i dary, którymi dziś nas obsypałeś. Bądź uwielbione serce Jezusa, naszego Pana i Króla. Przytulamy się do Twego serca i prosimy Cię, Panie, błogosław nam na drogi naszego życia, na dni, w których mamy być Twoimi świadkami. Świadkami miłości Twego serca. Twego serca. A.
Zranione serca ze sobą na krzyżu zjednoczone.
ciąg.